Krzysztof Trzaskalik, oddział Jastrzębie. Ziemia Śląska to niezwykle urokliwy zakątek naszego kraju. Od zarania wieków jest też Mekką hodowców gołębi pocztowych. To właśnie tutaj mieszkają najlepsi hodowcy, którzy od lat wiodą prym w hodowli tych pięknych ptaków. Przybywamy dzisiaj do Golasowic, niewielkiej wioski, która znajduje się w powiecie Pszczyńskim w gminie Pawłowice. Liczy ona niewiele ponad tysiąc mieszkańców i może pochwalić się długoletnią historią. Pierwsze wzmianki o tej miejscowości pochodzą już z XIII wieku, a w 1765 została tu założona parafia luterańska, bowiem w połowie XIX wieku zdecydowaną przewagę w społeczeństwie golasowskim stanowili protestanci. W Golasowicach, przy ulicy Świętego Franciszka pod numerem 10, znajdują się gołębniki, które zdobyły już wielki rozgłos w świecie gołębiarskim. Ich właścicielem jest Krzysztof Czaskalik, wielki znawca i miłośnik gołębi pocztowych. Nie tylko jest zapalonym hodowcą, stale ulepszającym swoje stado, ale także jest sędzią gołębi, trafnie oceniającym walory lotowe i wygląd gołębi. Jego długoletnie doświadczenie i ogromna wiedza hodowlana sprawiły, że jego hodowla znajduje się obecnie na bardzo wysokim poziomie. Wokół domu znalazło się miejsce na niewielki plac zabaw, z którego korzystają córka Krzysztofa Paulina wraz z dziećmi z sąsiedztwa. Na obszernej działce zostały wybudowane gołębniki, które dają schronienie jego wybitnym ptakom. Znajduje się tu gołębnik rozpodowy i gołębnik dla młodych ptaków. Tuż obok widzimy obszerny gołębnik lotowy dla gołębi dorosłych. A na samym froncie działki kolejny gołębnik lotowy. Po jego prawej stronie znajdują się boliery dla młodych ptaków. Krzysztof Trzaskalik, dzięki swojej wiedzy, stara się tak dobierać ptaki, by otrzymywać z nich potomstwo o ponadprzeciętnych walorach powrotolotnych. W swojej karierze hodowlanej wyhodował już mnóstwo bardzo dobrych gołębi, które dostarczyły mu wiele radości. Najbardziej jednak jest zadowolony z posiadania ptaka, którego nazwał szaleniec, z uwagi na fakt, iż gołąb ten na kilka dni przed każdym lotem, w którym zwyciężał, był bardzo nerwowy i tak mocno trenował w powietrzu, że cudem udawało się go ściągnąć na noc do gołębnika. Nazwa szaleniec jest więc czysto przypadkowa i nie należy go kojarzyć z postacią innego znanego hodowcy, Henryka Szaleńca. Wyniki lotowe tej hodowli w kilku ostatnich latach są rewelacyjne i opowiemy o nich w dalszej części filmu. Ciekawi nas teraz bardzo, jak zaczęła się przygoda Krzysztofa z gołębiami pocztowymi. Gołębiami pocztowymi zajmuje się od dziecka. Ponieważ mój tata hodował gołębie, no i naturalnie przyszło, że mnie do tego gołębnika zaprowadził, więc, mając już 6 lat, to pierwszy raz odbijałem gołębie, bo tata w niedzielę, w soboty pracował, więc, nawet już jako 6-latek, odbijałem samodzielnie gołębie do zegara. Miałem też przyjemność jeździć z gumkami na rowerze do sąsiada, także czasy zegarów drewnianych i jeżdżenia z gumkami pamiętam. Także to były. Początki, więc tata naturalnie wprowadził mnie w to hobby. Do związku zostałem zapisany w 1995 roku. Wtedy lotowałem jeszcze w spółce z ojcem, a ja lotowałem drugą drużyną młodymi. Samodzielnie do związku zapisałem się i samodzielną taką moją hodowlę zacząłem w roku 2010. Wtedy się jakby usomałdziliłem, i to był mój pierwszy rok. Lotowania akurat wtedy gołębiami młodymi. Wybudowałem gołębnik i zacząłem moją przygodę z gołębiami. Także początek mojej hodowli to jest rok 2010. No i od razu wiadomo, miałem młode gołębie, więc tymi młodymi udało mi się też od razu uzyskać dziesiąte miejsce w okręgu Śląsk Południe w lotach gołębi młodych. Także, także dobrze się zaczęło. Miałem tam to doświadczenie jakieś już z statą zdobyte, więc to nie było tak, że zaczynałem od zera. Później też, jak miałem odpowiedni staż w roku 2010, wstąpiłem do zostałem członkiem Kolegium Sędziów, zdałem egzamin na sędziego i po, po trzech latach szkoleń zostałem sędzią, także jestem członkiem kolegium sędziów. Jakie ptaki posiadałeś na gołębniku, gdy zacząłeś swoją przygodę z gołębiami? Naturalną rzeczą jest, że pierwsze gołębie posiadałem od mojego ojca. Przyniosłem grupę od niego gołębi młodych. Także moje początki wiązane były właśnie z gołębiami, które sprowadziłem od ojca. Bo wcześniej pomagałem mu sprowadzać gołębie od hodowli takich jak Gotthardstoll, Tadeusz Pałka i stara linia Gryt, bo tak się trafiło. I tutaj jest też ciekawa historia, jeśli chodzi o e, gołąbki związane z hodowlą Tadeusza Pałki, bo byliśmy tam e, osobiście w roku, w roku 2009. Wtedy też brałem ślub i zakupiliśmy kilka gołąbków i na koniec naszej wycieczki i pobytu Tatka Pałki, e, Tadek Pałka przyniósł e, nam a wtedy konkretnie mi e, dziecko swojego najlepszego rozpłodowca 1726. Jest to moja samiczka 901, na której no, odparłem dużą część hodowli. Ona jest z roku 2009 i jest to jedyny gołąbek z roku 2009 na mojej hodowli, ponieważ jak zacząłem samodzielną hodowlę i miałem już swój rozpłód, to tą samiczkę przyniosłem jako jedyną z rozpłodu od mojego taty, bo reszta to były gołębie. Młode lotowane i dopiero jak zasłużyły, to trafiły do rozpłodu. No i miałem też część gołębi sprowadzanych, z, jak ją mówię, z papierami z gołębi zachodnich. Miałem gołąbki e, z linii gołębi Rainera Putmana, z Ludoklasensów, e, strzelensów, no ale to było wszystko testowane w lotach i w następnych latach pewna grupa gołębi się z tego wyłoniła, która stała się podstawą podobni. Jakie ptaki posiadasz obecnie na swoim gołębniku? Obecnie moja hodowla jest oparta na jakby czterech takich podstawowych rodzinach właściwie, które się wywodzą z czterech z po prostu super gołębi. Jedna rodzina to jest gołębie, które ja nazywam Van Lunami. jest samczyk od Martina Wagnera z pochodzenia, który wydał mi super wiele bardzo dobrych gołębi i w długich lotach 500 i maraton. Jest linia stara gołębi gryta. To był mistrz, mistrz tutaj śląski, znany na naszym terenie, stara hodowla, ta baza śląskich gołębi tutaj u mnie jest. Kolejną linią gołębi są gołąbki od Gottharda Sztola, u którego go byłem osobiście razem z ojcem, potem, potem te gołębie po prostu stanowią podwalinę mojej hodowli, bo ja po oryginałach od Gottharda Sztola przyniosłem sobie do mojego rozpłodu gołąbki i, i one, one bardzo dobrze się u mnie sprawują. No i e, gołąbki od Norberta Kołodzieja, tak zwane moje rudy, które właśnie z gołąbkami sztola wydały super krzyżówkę. No i dzisiaj to jest właściwie jedna rodzina, bo przez, przez 20 lat one są już tutaj na naszej hodowli, mojej hodowli e, prowadzone, więc, więc jakby te dwie linie się zatarły, praktycznie to już jest jedna rodzina. No i najważniejsza moja rodzina obecnie to są e, gołąbki wywodzące się z mojego szaleńca, tak nazywałem e, moją najwspanialszą parę rozpłodową, szaleniec i szalona, e, który po prostu e, dzieci przyniosły mi tyle sukcesów, i widzę, że to się sprawdza, i teraz opieram hodowlę na tym gołębiu i staram się po prostu jak najlepiej te e, gołąbki z tej rodziny wykorzystać. Czy sprowadziłeś ostatnio jakieś nowe ptaki do swojej hodowli? Po kilku latach hodowli, łącząc te gołębie, bo, bo te gołęb, gołąbki już, e, czy Gotthardas czy Rudę, e, w mojej hodowli są od roku 2001-2003, także są hodowane przez 20 lat, krzyżowane, doszło powoli do takiej sytuacji, że wszystkie te linie bazowe jakby zaczęły się łączyć i zacząłem zauważać, że mam część gołębi, który ma w sobie już wszystkie moje gołębie. I praktycznie nie ma możliwości go połączyć już na czystą krzyżówkę, tak zwaną. Że czymkolwiek by go nie połączył, to wychodziłaby mi delikatne, ale pokrewieństwo. Więc doszedłem do wniosku, że trzeba coś do hodowli nowego sprowadzić. Trzeba to zrobić zanim jeszcze się jakby ta krew na gołębniku moim za bardzo zazębi, bo zanim coś nowego i wartościowego się sprowadzi, zanim się znajdzie co dobrze pasuje z moimi gołębiami, trzeba się liczyć, że minie te 4-5 lat. I gdybym wziął się za to, za 4-5 lat, za sprowadzanie nowych gołębi, to mogłaby hodowla upaść. No, a tego nie chcę, chciałbym, żeby to szło do przodu i dołożyć nowe geny. Dlatego zakupiłem w ostatnim czasie sporo nowych gołębi z bardzo dobrym pochodzeniem, od bardzo dobrych hodowców. Topowe gołębie obecnie na, na skalę Polski i skalę światową i będę je wprowadzał w moje podstawowe linie i szukał tego co najlepiej się po prostu sprawdzi. Także sprowadziłem gołębie, e, z takich nastawiłem się na sprowadzanie gołębi na dystans 700 500 plus, na 500 km 700 km, bo takie gołębie też staram się hodować i e, zakupiłem tutaj rodzinę gołębi od e, pana Heinderka. Mam, posiadam dziecko jego olimpijczyka Dakara, bo kolega Heinderek miał złoty medal Dakar na Olimpiadzie w kategorii E, więc posiadam dziecko Dakara, który był pierwszy na Olimpiadzie i był sparowany z Karin, która była druga na Olimpiadzie, czyli złoty i srebrny medal z Olimpiady są rodzicami mojego gołąbka, którego zakupiłem u. Od, od, od Heinderka. Mam jeszcze z tej rodziny kilka innych gołębi, które są blisko Dakara lub jego brata, który także tam świetnie latał w maratonie. Poza tym Dakar wywodzi się z gołębi Eurodiamonta, więc poszedłem ten krok dalej i zakupiłem też bezpośrednio imbredy na Eurodiamonta i Mistral, bo Eurodiamont też był pierwszy na olimpiadzie w kategorii E i to takich lotach zrobił wynik 900 km, a Mistral e, podobnie chyba był drugi lub trzeci. To były gołębie od Brocampa więc ja kupiłem e, imbredy na, na linię wnuki po prostu z Mistrala i, i Eurodiamonta. Udało mi się sprowadzić do mojej hodowli. E, dodatkowo sprowadziłem, ponieważ ostatnio wchodzą te loty 1000 km, a takich gołębi trochę w ostatnim czasie e, Brakuje, po prostu hodowcy zatracili te gołębie, a loty takie wprowadza, wprowadza się do programów, więc żeby być na nie przygotowany, to wprowadziłem jeszcze trzy gołąbki z Holandii bezpośrednio e, od hodowcy, który specjalizuje się w lotach dalekich, czyli, czyli 800 plus 900 tam w lotach narodowych i międzynarodowych. I nawet udało mi się zakupić gołąbka... Jak się okazało, który ja zakupiłem gołąbki z jego bardzo dobrych linii, ale dopiero w tym roku się okazało, że bezpośrednio siostra gołębia, który zakupiłem, zdobyła narodowe zwycięstwo i chyba drugi konkurs międzynarodowy z Marsylii, to jest ponad 900 km. I tam ta hodowla lotuje te gołębie na dystansie. Z Barcelony do niego jest 1280 km, czyli taki prawdziwy daleki dystans. Jest to adekwatne do mojej Brukseli czy Rosendal, gdzie ja mam ponad 1000 km, więc coś na taki typowy daleki dystans, troszkę tych gołąbków sprowadziłem. No i kolejną grupą gołębi, które sprowadziłem, żeby pasowały tutaj do dystansu 500-700 km, jaki najbardziej cenię, to są gołąbki od klikłe. Zakupiłem na pipie gołąbki od Klikłe. poza tym posiadam podwójną wnuczkę Golden Prince'a i jeszcze, jeszcze dwie wnuczki Golden Prince'a, ogólnie jedna jest podwójna po, po syn, syn razy córka, czyli Imbreda. No i zakupiłem kilka gołębi po najwybitniejszych lotnikach od Państwa Paluch, którzy w ostatnim czasie bardzo dobrze lotują w okręgu Bielsko-Biała i kupiłem dzieci ich najlepszych gołębi. Zwycięzców właśnie z lotów 700 km, bo tym się mocno nastawiałem. Także, także to jest taka grupa cała Gołębi na dystans 500, łącznie nawet z 1000-1200. No i malutką grupę Gołębi sprinterskich. Mam kilka sprowadzonych od pana Tadeusza Pałki ponownie po 10 latach, bo w 2009 roku byłem u niego i z ojcem. I po 10 latach w 2019 roku ponownie zakupiłem, byłem u niego osobiście. Przedstawił mi parę gołąbków, pozwolił sobie wybrać. Jako po starej znajomości, wybrałem sobie kilka gołąbków, które mi odpowiadały na sprint. Plus mam jeszcze kilka gołębi łącznie z oryginalną wnuczką Mustanga. Kilka gołębi z pochodzenia linii Verkamen. Także to pod kątem sprintu taka delikatna, mała drużyna. Jak wygląda Twoja praca z gołębiami rozpłodowymi? No tutaj za mną w tle jest widoczny mój gołębnik rozpłodowy. Jest to nowy gołębnik, moja nowa inwestycja, z której jestem bardzo zadowolony, ponieważ w tym gołębniku mam 18 cel indywidualnych, takich, takich dużych, w których mogę w pojedynkę gołąbki parami parować. Bardzo mi to ułatwia życie. Nawet teraz w tym okresie, kiedy mam trochę wolnego, a jest ładna pogoda, E, wykorzystuję każdy czas, tak zwany nawet jesienny, zimowy, do próbnych parowań, bo hodowlą trzeba się zajmować cały rok, ja e, nie mam czasu potem poświęcić nagle tyle czasu w jednym terminie, więc ja sobie rozpisuję na, na kartce pary i robię próbne parowanie i każdy wolny czas ku temu wykorzystuję. Praktycznie cała zima to jest próbne parowanie gołębi, zanim później zostaną e, całkowicie one sparowane. Także tutaj w celach indywidualnych mogę taką parę zamknąć. I, I ona się fajnie paruje, cele są duże. Dodatkowo w dzisiejszych czasach chce się mieć pewność tego parowania, bo powiem taką historię. No po dwóch siwkach zdarzyło mi się, że wyszedł płowy. Tak naprawdę nie zdajemy sobie sprawy, ile gołębi na gołębniku tak luźno puszczonych mamy z nieprawego łoża. I to się zdarza: jak mamy niebieskie i nakrapiane, to nawet się tego nie zorientujemy. Jak miałem kiedyś jednego czerwonego, i w innych gniazdach zaczęły wychodzić płowę. To się okazuje, że jakiś jurny samczyk może, może po prostu pokryć inną samiczkę. Nawet do zapłodnienia może dojść po kilku dniach od kopulacji, co z różnymi weterynarzami rozmawiałem na ten temat, także żeby mieć pewność parowania, jak się już zakupuje wartościowe gołębie i chce się prowadzić hodowlę w taką świadomą, no to te cele indywidualne bardzo mi w tym pomagają. No, znajdujemy się tutaj w moim gojemniku e, rozpłodowym. Ten gołemnik jest e, fajnie skonstruowany, ponieważ mam tutaj trzy przedziały, e, które mogę oddzielić. W każdym przedziale jest sześć indywidualnych boksów. E, gołąbki, jak tu paruję, to do zniesienia jajek siedzą w tych boksach. E, wkładam parę do, do, do boksu. Mają e, pojemnik na karmę, dostają wodę osobno więc. E, ten gołemnik wbrew pozorom jest mało obsługowy. Są ruszta dosyć wysokie. Cały gołemnik jest na rusztach, więc zajmuje mi mało czasu sprzątanie. Praktycznie wystarczy mi posprzątać go raz w roku. Ja w ten sposób postępuję, że w gołemniku rozpłodowym czyszczę przed sezonem. Gołemnik jest wyczyszczony i cały sezon po prostu gołębie sobie w nim prowadzą rozpłód, a ja, a ja tutaj po prostu nie muszę ingerować. I czy wczyszczenie, bo, bo parę gołąbków tutaj jest, także tutaj nic, nic się nie może stać. Jest regulowana wentylacja, gdybym potrzebował w lato większą wentylację, także gołębnik jest fajny, ciepły, także super. Jestem bardzo zadowolony z tego gołębnika. No i tutaj teraz robię próbne parowanie moich takich paru podstawowych gołębi, żeby już się przymierzać do sezonu, bo wymieniam te pary, przyparuję kilka. W przyszłości chciałbym mieć wszystkie pary na takich indywidualnych celach. Na razie jeszcze nie mam ich dostateczną ilość, dlatego przyparowuję tu część gołębi, przenoszę do znowu rozdzielam, przynoszę kolejną partię gołębi i tak całą zimę postępuję, że trzymam tu gołębi przez 4 dni, rozdzielam znowu przez 4 dni, że jak dochodzi do parowania w już okresie takim rozrodczym, to praktycznie 90% partnerów bezproblemowo się łączy. I, I naprawdę mało czasu mi zajmuje, żebym je, je połączył. Także tutaj, tutaj jest też parę takich rodzynków, które zakupiłem. Więc opowiem o tych gołąbkach, które tutaj paruję w tych celach. No i tutaj mamy parę z podstawowej mojej krzyżówki. Samczyk jest z rodziny moich gołębi rudych. To są rude z pochodzenia od Norberta Kołodzieja. A samiczka jest z rodziny gołębi Gottharda Sztola, i okazało się, że krzyżówka gołębi Norberta Gołodzieja na gołębie Gottharda Sztola super się sprawdza. Dlatego większość moich gołębi dzisiaj już z tych, z, tych, z tych połączeń to jest jednocześnie i Gotthard Stol i, i Norbert Kołodziej. No jest taka linia, którą już 20 lat u siebie prowadzę. Także można powiedzieć, moja, ale, ale wywodząca się właśnie z tych hodowli. Są to świetne gołębie, bo gołąbki Gottharda Sztola były gołębiami na daleki dystans. On wygrywał Mistrzostwo Okręgu Katowice i wszystkie długie loty 800-900-1000 km. A gołąbki Norberta kołodzieja miały to do siebie, że strasznie trzymały się kierunku i w gołębią pogodę bardzo dobrze się sprawowały. I ta krzyżówka po prostu wyszła rewelacyjnie. Wyszły gołębie, które latają u mnie dystans. Ten program lotowy do 800 km bardzo dobrze. I asamiczki, nawet dalej, jak potrzeba, to, to, to powyżej 800 km są wysyłane. Także to jest taka para standardowa, bazowa na moim gojemniku. A tutaj mam kolejną parę, którą zestawiłem na lekkie pokrewieństwo gołąbków. Sztol, ponieważ samiczka wywodzi się z gołębi Gottharda Sztola, a samczyk jest krzyżówką gołębi Gottharda Sztola i gołębi Tadeusza Pałki. Także, także też gołębie sprinterskie dołożone do dalekiego dystansu i, i taka takie para na pokrewieństwo, ale na pokrewieństwo, którym można lotować, bo gołąbków od Gottharda Sztola miałem. Z, 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 nie, nie wszystkie go, gołąbki od Gottharda Sztola wywodzą się z jednego gołębia, bo była taka historia, że jak Gotthard Sztol e, był u szczytu sławy, e, postanowiliśmy umiem, nabyć u niego gołębie wtedy razem z ojcem jeszcze e, i sprowadziliśmy wtedy gołębie w roku 2003, pierwsze ptaki. A w 2004 roku Gotthard Stoll w dużej części zlikwidował swoją hodowlę. Nie było bardzo ciężko u niego nabyć gołąbki, i okazało się, że e, zostawił sobie tylko sześć bazowych par, przy czym to było pięciu braci, sparowanych tam z dobrymi samiczkami, i jedna siostra, czyli sześć rodzeństwa, e, jakby w sześciu parach. No i wtedy już o takiej porze, listopad, ostatnie jajka udało się od niego. Ściągnąć, bo, bo z racji małej ilości gołębi, a że był popularny, nie dało się wcześniej dostać gołębi. Ale były to jajka po najlepszych i najwybitniejszych jego gołębiach z ostatnie lata. bo one tam miały po 12-13 konkursów. I z tych jajek wylęgło się 11 młodych. I to po prostu jest baza tych gołębi Gottharda Sztola, które po prostu rozchodowały się i świetnie sprawdziły w hodowli. No i tu jest parka. Na pokrewieństwo na te, na te ptaki. Także tutaj mamy na próbnym parowaniu mojego najwybitniejszego gołębia rozpłodowego. Po którym już w rozpłodzie jest 5 superlotniczek córek. On sam był superlotnikiem, bo był najlepszym lotnikiem rejonu w roku 2012. To wtedy było gdzieś 17 tysięcy gołębi. Ale jeszcze lepszy okazał się w rozpłodzie, ponieważ jego głównie córki, ponieważ lotuje głównie samicami, super się sparował, sprawowały, dlatego to jest mój szaleniec, tak zwany. Jest parowany samiczką z linii rodziny rudych, po samcu rozpłodowym z rodziny, z rodziny rudych. No i po, tym, po, po tej parze chcę mu w tym roku dać kilka samiczek, żeby troszkę więcej uchować po nim młodych. Bazową jego samicą była Szalona. I pod tym samcu i poszalonej mam obecnie na gojemniku 40 dzieci. I właśnie wszystkie te dzieci będę parował z nowo zakupionymi gołąbkami. A teraz ostatnie lata postanowiłem mu dać kilka innych samiczek, żeby wychować półrodzeństwo, co ułatwi mi w późniejszym czasie parowanie na linie na pokrewieństwo, żeby nie parować pełnego rodzeństwa, tylko żeby móc parować półrodzeństwo, więc akurat z samczykiem jest taka możliwość, żeby miał kilka tych partnerek, więc przyparowuję go tutaj po prostu z kolejną no a jego partnerkę Szaloną, która też jest z roku 2012 z jej nie będę męczył, tylko ją będę normalnie prowadził a Samczyk może troszkę że tak powiem bardziej popracować, ale nie będzie wychowywał młodych bo on nie musi znosić jajek więc wydaje mi się, że tych młodzików powinienem trochę więcej odchować no i tutaj kolejna para jest to przykład, tak jak ja paruję nowo zakupione gołębie z moimi wybitnymi lotnikami. Samczyk to jest dziecko dwóch olimpijczyków, złotego medalisty i srebrnej medalistki w kategorii E, czyli Dakar razy Karin, oryginał od Wojciecha Heinderka. A samiczka to jest moja wybitna samica lotowa, która w dwa sezony lotowe zrobiła 21 konkursów. Super mi latała, loty 500 km, 700 km, więc wybitną moją lotniczkę daję do nowo zakupionych gołębi i myślę, że wydają fajne, przestronne gołębie, które, które będą walczyć na tych dalekich trasach na moim gołębniku. Tutaj mamy kolejną parę. Jest to para gołąbków takich bardzo dobrego pochodzenia ale także, e, ponieważ jestem sędzią, więc e, mimo wszystko lubuję się w pewnym sensie w ocenie gołąbka i chcę mieć ładne gołębie. Więc tu jest zestawiona para, która powinna wydać ładne ptaki. Taki przykład gołębi, które w kategorii standard e, mają szansę zdobywać nagrody. E, samiczka ma wybitne pochodzenie, bo jej ciocia była złotą, Medalistką z Olimpiady z Poznania w kategorii standard udało się mi zdobyć brata tej medalistki i wychować po nim kilka gołąbków. I te samiczki łączę ze swoimi samcami, żeby poprawić też standard i żeby może się udało coś na wystawę ładnego wystawić. Bez dwóch zdań to naprawdę świetne ptaki. Krzysztof zaprezentuj nam teraz kilka najbardziej wartościowych ptaków ze swojego gołębnika. Mamy tutaj samiczkę 4713. Jest to córka szaleńca z 13 roku. Jest to pierwsza córka mojego wybitnego rozpłodowca. Ta samiczka była super lotniczką. Jako dwulatka sześć razy u mnie usiadła pierwsza na gołębniku. No i wtedy dostrzegłem potencjał rozpłodowy właśnie tego samca bo postanowiłem jej rodziców połączyć ponownie, także jej ojciec to szaleniec, matka szalona. Ta samica super latała w dwa sezony lotowe, jak liczyłem kiedyś, z sześciu lotów powyżej 500 km, Miała łączny koficent 15,48. Było to sześć lotów, tylko nie dawało jej 3300 km, żeby ją wystawić na wystawie, brakowało paru kilometrów bo byłaby to czołowy gołąb w kategorii C, myślę, że w Polsce. Także przez kilka następnych lat super latała, zdobywała pierwsze, drugie konkursy w oddziale, czołowe konkursy na rejon, gdzie startowało tysięcy gołębi, tysięcy gołębi, właśnie z lotów takich 500 km. No, dlatego po paru latach naturalnie trafiła do rozpłodu, gdzie super się spisuje, jej dzieci już wspaniale lata latają w Krzyżówce na inne moje ptaki na linię gołębi Gottharda Sztola. No i zobaczymy, z czym ja jeszcze w przyszłości będę parował. Tutaj mamy samiczkę 32-38 e, z 15 roku. Ta samiczka była trzecią lotniczką oddziału. E, drugi lotnik oddziału też należał wtedy do mnie. Ona się wywodzi z gołębi Van Lun. Jest wnuczką mojego starego rozpłodowego Van Luna. Jej matka była najlepszą lotniczką rejonu w 2013 roku na cały rejon Ziemi Cieszyńskiej. To jest w Ziemi Cieszyńskiej jest Strumień, Cieszyn i oddział skoczów. Są tu znane tereny, bo jest tu kilku znanych hodowców. I co ciekawe, ta samiczka wydała najlepszego lotnika oddziału w roku 2017, który z ostatniego lotu na przyprze. Przypieczętowanie swojego sukcesu zdobył pierwszy konkurs na oddział. Także e, kolejne pokolenia lotników wywodzą się z tej rodziny. Bardzo dobrze gołąbki latające od go, lotów Gołębi Młodych e, robiły mi wyniki w kategorii A i B, a także w kategorii C Maraton e, i jej wujek. Tak samo z lotów długich Bruksela 1000 km. Bardzo dobrze latał. Są to bardzo wszechstronne gołębie, wywodzące się właśnie z mojego Van Luna, z gołębi Martina Wagnera, i ta linia gołębi jest u mnie bardzo dobrze rozbudowana i krzyżuje je z gołąbkami linii Gotthard'a, Sztola, a obecnie e, także na inne rodziny. Mamy tutaj samiczkę 5130. Jest to wybitna lotniczka. Przeznaczam ją do rozpłodu. Jest to Wnuczka szalonej, mojej najlepszej samicy rozpłodowej, ta samiczka, już jako gołąb roczny, zdobyła 10 konkursów i to bardzo czołowych. Pamiętam, że była liczona w dwóch kategoriach ich A i C do mistrzowskich drużyn, bo udało mi się wtedy zdobyć dobre miejsca tam w dziesiątce w okręgu w kategorii A i w kategorii C. Chociaż dokładnie nie pamiętam, ale w każdym razie była liczona do dwóch drużyn. Przez następne lata wspaniałe lat, latała, zrobiła czołowe konkursy. Nigdy nie zrobiła jedynki, to był jedynie jej mankament, że robiła bardzo szpicowe konkursy, ale nigdy nie udało się jej pierwszego konkursu zrobić. Yy, po, wychowałem po niej przez te lata kilkoro dzieci w różnych rocznikach i okazało się, że te dzieci z niej bardzo dobrze się sprawują. Dlatego, mimo że jest to czteroletnia samica, rocznik 2017, e, przeznaczam ją do rozpłodu, żeby właśnie e, kontynuowała swoją linię. No i zobaczymy, e, mam nadzieję, jej dzieci w przyszłości na listach i wyniki. Mamy tutaj e, kolejną córkę szaleńca. Jest to 3:316. Jest to kolejna wybitna e, córka szaleńca z roku e, 16. E, ta samiczka. W rok, dwa lata temu na 10 wkładań zrobiła mi 10 konkursów, także wybitnie latała przez te wszystkie lata. Też postanowiłem ją przeznaczyć do rozpłodu, także jest to kolejna samica, która zdobywała wiele czołowych konkursów i świetnie spisywała się w lotach. Dzieci, które po niej wychowałem, także bardzo dobrze zaczęły się pokazywać, dlatego... W wieku 5 lat e, przechodzi na zasłużoną emeryturę, i teraz e, będzie e, na goemniku rozpłodowym łączona z nowo nabytymi ptakami, by sprawdzić, która linia nowych gołębi spasuje z moją rodziną szaleńca. Bo do tej pory łączona z rodziną Sztol e, wydała świetne potomstwo, i w zeszłym roku, i w tym roku, z jej dzieci jestem bardzo zadowolony. Także mam nadzieję, że teraz na gojemniku rozpłodowym się sprawdzi. Tutaj mamy samiczkę 4388. Jest to stara ruda. Podstawa mojej rodziny Gołębi Rudych. Ta samiczka świetnie latała w całej karierze lotowej. W ostatnim jej roku lotowania zdobyła 10 konkursów i w ostatnim locie pierwszy konkurs z lotu 730 km z maratonu. Także jest to e, samiczka z jednej z moich podstawowych rodzin rudych. Po niej mam e, kilka, już kilkoro dzieci, które świetnie się sprawują właśnie w krzyżówce z innymi e, gołąbkami. Jest to już starsza samiczka, ale mam nadzieję, że jeszcze przez kilka lat w moim rozpłodzie posłuży. Tutaj mamy kolejną córkę szaleńca. Przy czym ona jest jedna z nielicznych, która jest z innego parowania bo szaleniec był sparowany z całą, ze starą czarną. Jej matka to stara czarna, która też jeszcze jest na rozpłodzie e, także jest to córka szaleńca, która także wybitnie sprawdzała się w lotach. E, miała i w kategorii B20 koficent. super wyniki siadała czołowo 300, 500, e, loty 300-500 km. Wydała mi też super dzieci. No i e, na pewno zasłużyła na rozpód, chociaż ją akurat kontuzja doprowadziła do tego, że została wycofana do rozpłodu, bo w ostatnim roku jej lotowania z czterech pierwszych lotów zdobyła czołowe konkursy, a w poniedziałek po locie, w którym chyba zdobyła czwarty czy piąty konkurs na oddział, niestety e, zauważyłem, że nie chce latać, że jest jakaś niespokojna, nie jest taka jak powinna być, dałem jej odpocząć. Później jeszcze raz ją spróbowałem na jeden lot włożyć, ale przyleciała późno. No już więcej nie ryzykowałem, wycofałem ją do rozpłodu. No jestem z tego faktu zadowolony, bo już jej dzieci zaczęły się pokazywać z dobrej strony, ponieważ po tych córkach Szaleńca, czyli wnuki Szaleńca, na przykład choćby w tym sezonie lotowym 27 wnuków Szaleńca, Zdobyło od czterech lub więcej konkursów w lotach gołębi młodych tylko w tym roku. Mamy tutaj samiczkę z 17 roku, 3-4-7-6. Jest to wnuczka szaleńca. Ta samiczka w swojej karierze zdobyła trzy razy jedynkę i miała też pierwsze konkursy na rejon. To są trzy oddziały na parę tysięcy gołębi. Wiele czołowych konkursów przez kilka lat liczona do kategorii. A do B. Do, ona przyczyniała się do zdobywania tych wyników na dodatek przez dwa ostatnie sezony. W tym roku jej dwuletnia córka także siadła z 500 km czołowo, czwarta, z 300 upalnego lotu 300 km wymagającego lotu siadła czołowo. E, roczne po niej siadały w, w szpicy oddziału i na młode i właśnie roczniaki. W tym roku znowu młode siadały po niej wspaniale. Dlatego, z racji tego, że super spisuje się w rozpłodzie, postanowiłem ją wycofać do rozpłodu. Także sama wykazała się super wynikami, a jej dzieci myślę, że już się pokazały fajnymi wynikami i ma jeszcze sporo lat przed sobą, żeby wydać fajne potomstwo. Samiczka 1356 z roku 2017. Jest to pełna siostra 5130, wnuczka szalonej. Z krzyżówki właśnie matka jest z gołębi sztol i, i z rudych. Zresztą po kolorze widać. Jest to wspaniała samica. Zawsze robi o jeden konkurs mniej niż jej siostra. Przy czym siostrze nigdy się nie udało zrobić jedynki, a tej się udało trzy razy zrobić jedynkę. Także jest odrobinę szybsza. No i przez to czasami może bardziej przestrzeli ma piękny kolor rudy, tak jak, tak jak ta rodzina moich rudych. Tyle, że nie wszystkie są rude, niektóre są nakrapiane, niektóre niebieskie. Ta akurat jest ruda. Także e, zdobyła wiele czołowych konkursów. Tak samo po niej dzieci. E, mam nawet syna po niej rudego, który wspaniale latał, e, więc dzieci po niej też fajnie latają. Także kolejna samiczka z rodziny moich e, szaleńców i rudych, która świetnie się sprawuje w lotach. No, i świetnie w rozpłodzie, dlatego też ta samiczka prawdopodobnie będzie przeznaczona do rozpłodu, choć jeszcze się nad tym zastanawiam. Samiczka 4105 jest to kolejna córka szaleńca i szalonej, czyli kolejna siostrzyczka, która super u mnie latała, i ta była z wszystkich sióstr najszybsza, chociaż nigdy nie udało jej się zdobyć jedynki, ponieważ ona siadała zawsze jako druga wśród tych sióstr. A siostry pozostałe się zmieniały. Także inne siostry siadały, powiedzmy, pierwsza i były pierwsze na oddział, a ona siadała za drugą u mnie na gojemniku i była trzecia na oddział, piąta na oddział. Także jeśli chodzi o łączną szybkość tych konkursów, to miała je najlepsze i najszybsze, ale nigdy nie zdobyła jedynki, bo zawsze któraś siostra lub wnuczka szaleńca ją wyprzedziła. Także wspaniała samica, no jej karierę. Choć w sumie tego nie żałuję, przerwała także kontuzja. Niestety uszkodziła skrzydło, tak zwany syndrom zwichrowanego skrzydła ją e, dopadł. Musiałem ją wycofać do rozpłodu, no, ale dzięki temu przez ileś lat będę się z niej mógł cieszyć. Tym bardziej, że jej dzieci tak samo wspaniale latały e, z kompletami konkursów i, i jestem z, z niej na rozpłodzie bardzo zadowolony. Tutaj mamy 1366, samiczkę z roku 2017 i jest to także córka Szaleńca i Szalonej. Ona, może z takich lotów 300 km, była najwolniejsza z wszystkich córek. Za to do tej pory w rozpłodzie sprawiła się najlepiej, ponieważ w 2019 roku wydała mi drugiego lotnika okręgu w kategorii F, który wylatał koficem 364. Dodatkowo y, był on 15 na wystawie ogólnopolskiej, właśnie w kategorii F. No i dla przykładu, w tym roku y, wydała mi 6 młodych do trzeciego lotu konkursowego na 18 możliwych konkursów. Wszystkie miały komplet. Ostatecznie skończyły 2 z pięcioma konkursami i 4 z 4 konkursami. Także wybitnie się sprawdziła. Była naparowana na samczyka z rodziny Rudych. Więc, więc ta krzyżówka fajnie spasowała, a wtedy w roku 2019 była naparowana na samczyka z linii Stolwan-Lun. Także ta linia szaleńca pasuje mi z pozostałymi moimi gołąbkami. Przy czym była ona powiedziałem najwolniejsza, co nie znaczy, że nie latała, bo najlepiej się spisywała na długich lotach 500-700 km. Wygrała mi była druga czy trzecia z lotu 700 km, trzecia z lotu 500 km. Miała wspaniały wynik z dwóch lotów 500 km i jednego 700 km, czyli trzech lotów liczonych do kategorii I. Przy czym ten dystans ma być 1800, a wyszło u niej 1796. Zabrakło jej tam 2,5-3 km, żeby była, miała wynik olimpijski bo miała wynik w granicach powyżej jednego koficent. Także trochę kilometrów zabrakło, żeby w kategorii I była wystawiona na bardzo wysokim poziomie. No ale sprawdza się w rozpłodzie. W tym roku jeszcze była lotowana. Z racji sukcesów jej dzieci jest przeznaczona do rozpłodu. No i tutaj mamy samczyka 3319, jest to wspaniały samczyk z rozpłodowy, z gołębi rudych. Jest to brat mojej starej rudej. Mam kilkoro rodzeństwa na gołębniku rozpłodowym. Opowiem taką historię, że on się wywodzi ze słynnego gołąbka 160 od Norberta Kołodzieja. Był to gołąbek, który był 57 razy koszowany i zdobył 57 konkursów i 7 razy zdobył pierwszy konkurs na oddział, także stał się ten gołąbek wraz wraz ze swoją siostrą początkiem bazy hodowlanej gołębi rudych. No i u mnie jest to samczyk, który jest właśnie z tej rodziny i wydaje bardzo dobre potomstwo. No i tutaj mamy samczyka z 15 roku, 1641. Jest to także gołąbek rudy z gołębi rudych wywodzących się od Norberta Kołodzieja ze słynnego 160 i słynnej Płowki, także dziadek miał 57 konkursów na 57 wkładań, 7 razy jedynkę. Jest to wspaniały gołąb o przepięknym oku, który super sprawdza się w rozpłodzie. Ten gołąbek jest super zbudowany, ma wspaniałe plecy, świetnie zupierzony, świetne umięśnienie ponieważ jest to samiec y, dość wiekowy, więc, więc jak na swój wiek, to jest, y, jeśli chodzi o budowę, wspaniały gołąb, chociaż mam kilka y, eksponatów, które są jeszcze ładniejsze od niego i też Wam je pokażę, łącznie z y, prezentacją y, sposobu oceny sędziego gołąbka na wystawie. Zaprezentuję tutaj dwie pary, pary które złożyłem pod kątem oceny gołębi właśnie na wystawach w standardzie i chciałem troszkę tą ocenę gołąbka w standardzie omówić. Także jeśli chodzi o ocenę gołębia na wystawie, to ocenia się gołębia w pięciu pozycjach karty ocen. Pierwsza pozycja to ogólne wrażenie, głowowa oko kondycja. I to jest pozycja, którą każdy widz może zobaczyć w klatce. Czyli widzimy, jak ten gołąbek w tej klatce stoi, główka ma być okrągła, także ten gołąbek jest świetnym przedstawicielem właśnie takiej wysokiej punktacji, jeśli chodzi o, o tą pierwszą pozycję i o ocenę standardu, jeśli chodzi o, o cały kształt. Także pierwsza pozycja to ogólne, głowo, ogólne wrażenie głowo oko kondycja. Druga pozycja to tego nikt nie wyczuje, ponieważ to jest kościec i to trzeba wyczuć w ręce. Także opisać można to jedynie w ten sposób, że kościec musi być mocny, ponieważ całe mięśnie się na nim opierają, czyli napęd gołębia. Widełki muszą być bliziutko w jednej linii. Także tego żaden widz nie widzi, ale w ręce można to ocenić. Bardziej widzialną. Stroną oceny standard są tak zwane plecy. Plecy powinny wschodzić w trójkąt, być ładnie zabudowane, gładkie. Także ten gołąbek wszystkie te cechy posiada. Jakość upierzenia. Jako ostatnia pozycja ma bardzo duże znaczenie. Oczywiście wszelkie wady, jeśli chodzi o jakieś uszkodzenie lotek, czy zwichrowane lotki są wadą. E, upierzenie powinno być delikatne. Je w dwabiste, a zanim jeszcze oceniamy upierzenie, to e, oceniamy umięśnienie, czyli gołąbek, e, jakie ma mięśnie, bo e, na tych mięśniach w końcu musi rozwijać tą szybkość. Także tutaj mam samczyka, takiego przedstawiciela, e, który e, reprezentuje bardzo wysoki standard. Pokażę jego samiczkę, którą do niego dobrałem do parowania. I tutaj mamy jego partnerkę. Samiczka jest młodsza od samczyka, bo samczyk ma już swoje lata. Jest ona drobniejsza, ale także już plecy. Ma bardzo dobrej budowy, super muskulaturę, super upierzenie. Także ta samiczka jest przewidziana do tego samczyka i mam nadzieję, że wydają ładne gołąbki, które w przyszłości i wynikami lotowymi się poszczycą i będą miały szansę na wystawie zabłysnąć w kategorii standard. I tutaj mamy e, kolejnego samczyka, właśnie też bardzo pięknej budowy. E, jest to samczyk o przepięknym upierzeniu, przepięknej muskulaturze. Też widać troszkę dłuższy od poprzednika, który ma piękne plecy, ładnie zabudowane. Jest to taki wydłużony gołąbek. O ładnej głowie także świetnie się prezentuje. No i jego dzieci bardzo dobrze latają. No i on będzie, tu jest można zobaczyć jego skrzydło. No i tutaj jest jego samiczka. Jest to samiczka z linii olimpijskiej, ponieważ jej ciocia zdobyła złoty medal na Olimpiadzie w Poznaniu w kategorii standard. Miałem pożyczonego brata od pana Jurka Koźlika i wychowałem sobie kilka. E, dzieci do rozpłodu, bo pan Jurek pożyczył mi na pewien czas brata olimpijki no i te gołąbki e, paruję z tymi najładniejszymi moimi e, gołąbkami, żeby tą kategorię standard zachować i żeby wyhodować też ładne gołębie na wystawę, bo jako sędzia, żeby, żeby czasami też mieć coś zaprezentować, a ponadto są to fajne gołębie lotowe. Są to taki standard lotowy, więc będzie razem ze szpakiem w parze ta samica. Zaprezentowane ptaki są niesamowite. Nie dość, że prezentują się bardzo dobrze, to jeszcze świetnie latają i przekazują swoje geny potomstwu. Dzięki tak wspaniałym ptakom Krzysztof może pochwalić się niebywałymi sukcesami w lotach. Na ekranie prezentujemy teraz najważniejsze osiągnięcia tej hodowli. Na uwagę zasługuje fakt, iż Krzysztof Trzaskalik w tegorocznym sezonie lotowym 2021 został drugim wicemistrzem okręgu Śląsk Południe w lotach gołębiami młodymi a w ubiegłym sezonie 2020 był wicemistrzem Okręgu Bielsko-Biała w kategorii A. Pomimo tak znaczących sukcesów Krzysztof nie stoi w miejscu i cały czas się rozwija, i kupuje wybrane, wybitne ptaki od innych hodowców. Krzysztof, powiedz nam, jakie ptaki sprowadziłeś w ostatnim czasie do swojej hodowli? W ostatnich latach do mojej hodowli zakupiłem troszkę gołębi, żeby krzyżować z moimi najlepszymi ptakami. I żeby wzmocnić daleki dystans kupiłem gołąbki z Holandii od hodowcy, który specjalizuje się w lotach narodowych. Marcelia, Pau, Barcelona, Cahors to są loty 900 000 do 1280 km, bo tyle ma kilometrów z Barcelony. I udało mi się nawet zakupić gołębia, który jak się okazało w tym roku jest pełnym rodzeństwem, pełnym bratem. Gołąbka, który wygrał narodowy lot z Marsylii i był drugi międzynarodowy. Także akurat to jest ten gołąbek. A zakupiłem u tego hodowcy po jego no, wybitnych gołębiach po Little Blue i, i trzy gołąbki w zeszłym roku. Na typowy daleki dystans 900-1200 km. Pod daleki dystans zakupiłem także gołąbki od znanego Wojciecha Hinderka. Mam dziecko Dakara, który był najlepszy na Olimpiadzie, i e, dziecko Karin, która była e, druga na Olimpiadzie. Mam także po bracie Dakara zimbredowanej, bo Dakar wywodził się z gołębi e, Brocampa z Eurodiamonta. Także mam kilka gołąbków akurat e, z linii właśnie e, Dakara i Karin. E, i zakupiłem też e, po gołąbku tutaj na aukcji e, od Tomasza Dobrowskiego. To też e, ojciec był trzecim narodowym e, na Olimpiadzie, miał trzecie miejsce na Olimpiadzie, a dziadkowie by, miały złoty i srebrny medal na Olimpiadzie także typowy daleki dystans. E, I na loty jeszcze 1000 km, także od Michała Trójczaka gołąbki e, z, właśnie dystansu. 900 000 km. Ponieważ Heinderek gołąbki swoje wychował właśnie z linii Eurodiamonta Brokampa, udało mi się także nabyć imbredy na Eurodiamonta i Mistral. To są gołębie, które sprowadziłem z Holandii. Na szybsze loty na kategorię sprint udało mi się zakupić gołąb wnuczkę Mustanga od Josa Vercamena. Jest to jednocześnie wnuczka Mustanga i Origi, przy czym Origi był sparowany z córką Mustanga, więc jest to w pewien sposób imbred na Mustanga. No i kilka gołąbków z linii Verkamen i Holben od marka Trzaski, także je będę testował w krzyżówce z moimi ptakami. Oprócz tego mam kilka gołębi e, od Hansa Hirna e, z jego linii 809 i z Panindima. Także te gołębie też będą testowane na moim gołębniku. Między innymi mam samiczkę po gołąbkach, która matka zdobyła 104 konkursy u, u Hansa Hirna, także po jego super lotniczce. Także kilka tych Hirnów jest i typowy gołębie na sprint. Po 10 latach wróciłem do Tadeusza Pałki. Także zakupiłem u niego kilka gołąbków, które mi przygotował, wśród których mogłem wybrać. Także pod e, loty sprinterskie są tu gołębie z jego najlepszych, najlepszych gołębi, które osobiście sobie wybierałem, będąc u niego. No i kupiłem też kilka gołębi z pochodzenia klikłe na pipie. E, tu jest e, wnuk Prince Rudy, albo prawnuk. W każdym razie tu są rodowody. Także to są gołąbki kupione na pipie, oryginały, gino to Tu jest drugi, którego kupiłem na pipie i zakupiłem też podwójną wnuczkę Golden Prince'a od Wiesława Tokarczyka. I tu jest druga wnuczka Golden Prince'a. Także to są gołębie na dystans 500-800 km Oprócz tego Zakupiłem jeszcze parę gołąbków po najlepszych rozpłodowcach od Państwa Paluch. Mam m.in. kupione od nich dziecko najlepszego lotnika okręgu, mam dziecko czerwonej strzały, niebieskiej strzały, mam dziecko Queen Bruxelles, To była samica, która wygrała lot narodowy, licząc jakby drugą i trzecią strefę. Także ja kupiłem bezpośrednio dzieci tych gołębi, także kilkanaście gołębi mam od Państwa Paluch po ich najlepszych gołąbkach. Oni zakupili gołębie od, od hodowców z zagranicy. Przetestowali ich na naszym terenie, a ja po tych lotnikach zakupiłem po prostu materiał. Tutaj Blue Arrow miał 15 konkursów w setce oddziału. No i tu też są gołąbki Hansa Hirna, dlatego też zdecydowałem się kilka tych Hansów Hirnów kupić. No i będę testował te gołębie w nadchodzących latach z moimi. Także dużo pracy hodowlanej mnie czeka zobaczymy które z tych gołębi na moim gołębniku się przyjmą i z moimi gołębiami dają fajną krzyżówkę bo ja zakupiłem te gołębie nie po to żeby wychować nowe gołębie tylko po to żeby do moich gołębi wprowadzić coś wartościowego także czeka będziemy to wszystko testować i zobaczymy za parę lat jak to wyszło bardzo dobre ptaki to jednak tylko jeden z elementów danej hodowli bardzo ważne jest umiejętne prowadzenie ptaków. Krzysztof, jak postępujesz z młodymi gołębiami w swojej hodowli? Stoimy przed gołębnikiem gołębi młodych. Jest to jeden z dwóch gołębników moich gołębi młodych, ponieważ ja każdy lęk odkładam do osobnego przedziału. Także mam trzy lęgi, to one najpierw są odkładane do osobnych przedziałów, bo łatwiej nad gołąbkami zapanować, jak są w jednakowym wieku. Cały przedział jest w takim, jak jest pełny, jest szczepiony. szczepie szczepionką RP. Tak mi doradził Tomek Chlimczak, weterynarz z Jasienicy, z którym współpracuję odnośnie zdrowotności gołąbków. I odkąd szczepię tą szczepionką RP, to skończyły się problemy z adeno gołębi młodych, więc gołębie w danym przedziale są odkładane, zaszczepione, potem ponownie szczepione po, po znowu 3 czy 4 tygodniach, tak jak piszę według instrukcji w szczepionki, ale to wszystko o to dba mój weterynarz. Jeśli już kończy się okres rozpłodowy na gołemnikach, to wszystkie przedziały są potem razem wypuszczane i łączone, jakby wypuszczanie wszystkich gołąbków z trzech przedziałów jest razem. Bo na początku każdy przedział puszczam osobno, ponieważ te starsze mutki, te takie mało świeżo odłożone, by mogły na oblotach wyciągać, jakby żeby się nie gubiły. Więc łatwiej zapanować jakby nad takimi małymi grupami gołębi. Ja gołębie młode, dopóki się nie skończy go, sezon gołębi dorosłych, to traktuję bardzo mało czasu im poświęcam, ponieważ no nie ma tego czasu, pracuję dopiero w okresie lipca. Mam więcej czasu, więc tak naprawdę miesiąc przed lotami, półtora miesiąca przed lotami zaczynam się tymi młodymi zajmować. Wtedy dopiero regularnie zaczynam je wypuszczać rano i wieczorem, bo wcześniej są wypuszczane tylko dwa razy w tygodniu. Bo normalnie przeszkadzałoby mi to w oblotach wdowcy czy w w gołębi starych, bo takie młode często zostaną na dachu, wdowce by je wyprowadzały. Więc ja tylko młode wypuszczam. W piątek, kiedy ewentualnie jest po wkładaniu, lub w, lub w niedzielę, kiedy jest po locie, czasami w poniedziałek, także, także to są jedyne dni, kiedy młode są wypuszczane, a pozostałe dni tygodnia, kiedy wdowce wdowy trenują, to młode jakby są nie wypuszczane przeze mnie, bo nie mam na to czasu. Dopiero od lipca mam troszkę więcej czasu, więc gdzieś tak od 1 lipca zaczynam moje młode dwa razy karmić, bo wcześniej są raz dziennie karmione do oporu. I dwa razy wypuszczać rano i wieczorem. One powoli się uczą rygoru, dyscypliny, oblatywania koło gołębnika. Na początku to ciężko wygląda, trzeba im poświęcić dużo czasu, ale jakoś z biegiem się udaje te mutki rozlatać. No i przed sezonem staram się zrobić jakieś wywózki, jak już wywózki dorobię dopiero wtedy, gdy gołębie, gdy je wypuszczę, odchodzą od gołębnika, że nie widać żadnego i robią sobie takie obloty. Że pół godziny czy 40 minut latają w dużej odległości od gołębnika. Zwykle to się dzieje na tydzień przed pierwszym lotem czy półtorej. W tym roku akurat byłem na, wyjechany na wakacje. Wróciłem 9 dni przed pierwszym lotem, więc na 7 dni przed pierwszym lotem zostaje gołąbki pierwszy raz wywiezione. I za tydzień już od razu był lot konkursowy, także udało mi się wywieźć gołąbki. Z tydzień przed pierwszym lotem, potem jeszcze w tygodniu. No i poszły na pierwszy lot konkursowy i z biegiem lotów zaczęły się rozkręcać i udało mi się w tym roku uzyskać super wynik, bo zdobyłem drugiego wicemistrza okręgu w kategorii GMP młode 943,31 punkta, najlepszego lotnika oddziału, a w regionie trzecim Śląsk udało się zdobyć piątego przodownika na cały region. Także te młode wyjątkowo dobrze poleciały, mimo że nie miałem czasu im wcześniej poświęcić uwagi. Bardzo dobrze się spisały, ponieważ po sezonie lotowym ponad 50 gołębi ma 4 konkursy i więcej, 80 gołębi ponad 3 konkursy. No i straty były bardzo małe, bo praktycznie pojedyncze gołębie zgubiłem na dwóch ostatnich lotach, na czterech pierwszych lotach nie zgubiłem chyba żadnego gołębia. Także z lotów gołębi młodych jestem bardzo zadowolony i te krzyżówki się sprawdziły, bo tam głównie były wychowane gołębie z moich podstawowych gołębi rozpłodowych. Sam fakt, że 27 wnuków jednego mojego gołąbka uzyskało 4 lub więcej konkursów, więc cieszę się z tego faktu najbardziej. Co według Ciebie jest najważniejsze w hodowli? W hodowli gołębi pocztowych najważniejszym okresem nie jest okres kiedy lotujemy. Wtedy, co prawda, zbieramy żniwo i, i, i robimy te wyniki. A najważniejszy okres to tak naprawdę przygotowanie tych gołębi do, do, do sezonu. Czyli to przygotowanie zaczyna się w okresie pierzenia i bardzo ważne jest, żeby prawidłowo gołębie się spierzyły, żeby miały dobre upierzenie, bo w końcu cały sezon na tym upierzeniu będą latać, także żeby miały dobre upierzenie, to przede wszystkim banalna rzecz, gołąbki muszą być zdrowe. W utrzymaniu zdrowia to pomaga mi weterynarz Tomek Klimczak. Ważne są regularne szczepienia, bo wtedy zabezpieczamy się przeciwko chorobom. Ja nie jestem zwolennikiem jakichś kuracji chemicznych i tak dalej. Tak samo nie mam czasu na jakieś przesadne prowadzenie higieny i, i sprzątanie codzienne w gołębnikach. Moje gołębie muszą e, żyć w, w sposób naturalny, bo ja nie mam czasu na to, żeby poświęcać im zbyt wiele, e, więc, e, więc staram się, żeby skoro jedne gołębie mogą osiągać super wyniki przy tym metodzie prowadzenia hodowli, no to wychowuję takie gołębie, które sobie, którym pasuje moja metoda, a te, które po prostu... Jeśli się nie nadają do tej metody, muszą odejść. Jeśli chodzi o pierzenie, to stosuję bogate karmy. Tu akurat stosuję karmę w okresie pierzenia z firmy Eupol. Do niej skarmiam resztki skarm lotowych, ale główną, główną bazą taką do karmienia jest karma firmy Eupol. Używam jej w 80-70% plus dodatki. I zarówno w lotach gołębi dorosłych, tak samo to wygląda że karmię gołębie dosyć mocno. W czasie sezonu gołębi dorosłych stosuję taki system mocnego karmienia, można powiedzieć trochę trójfazowy, ale ale w początku tygodnia gołąbki się odbudowują, a później karmię mocno, ponieważ ostatnie sezony to u nas jest ciężki program lotowy, jak zaczynają się długie loty, to one są tydzień za tygodniem, więc już potem nie ma czasu na dietę, a w lotach gołębi młodych Moje gołębie także są karmione, nie są głodzone, bo ja tymi gołębiami chcę lotować jako roczne, dwulatki, trzylatki, także nie lotuję tylko na młode, bo część hodowców postępuje z młodymi bardzo na głodzie, tak jakby są lotowane i te gołębie, te gołębie niekoniecznie potem w lotach gołębi dorosłych się dobrze spisują, a w razie jakiegoś załamania pogody, zresztą taki przykład mieliśmy na ostatnim locie, gdzie był bardzo ciężki lot dla dla ostatnie loty dla oddziału czy tutaj w rejonach. Hodowcy potracili dużo gołębi i moi koledzy w Polsce, a mi się udało, że tak to ujmę bardzo, ten lot przeżyć bez, bez większych strat. Gołąbki się podolatywały, zdobyły doświadczenie, bo dużo gołębi doleciało na drugi dzień, ale w efekcie tylko dwa gołębie się zgubiły, więc to mocne karmienie może czasami stracimy parę sekund na jakimś konkursie, ale celem właśnie są, jest dobre przygotowanie drużyny na przyszły sezon. Także jeśli chodzi o karmienie, jeśli chodzi o suplementację, to od kilku lat stosuję preparaty firmy O2. Staram się je podawać w jak najmniejszej ilości, żeby po prostu lecieć w sposób naturalny, ale wiadomo, dla regeneracji podaje preparaty zawierające dobre kultury bakterii i, i, i środki ziołowe, granulaty bardzo fajne są z filmy O2, które pomagają walczyć z chorobą adeno. stosuję kilku lat, to się sprawdza. Plus te szczepienia, które wprowadziłem, no i jakoś się udaje przez sezon przejść. Jaką metodą lotujesz gołębiami dorosłymi? Gołębiami dorosłymi lotuję metodą Częściowo klasycznego wdowieństwa, częściowo totalnego wdowieństwa. Zaczynałem lotować totalnym wdowieństwem, ponieważ uważam, że totalne wdowieństwo jest najlepsze, jeśli chodzi o wyszukanie dobrych lotników i selekcję gołębi. Bo lecimy i samcami i samicami, nikt nie, nic nie siedzi niepotrzebnie w gołębniku. Także początki mojej kariery lotowej to zawsze było totalne wdowieństwo. I u mnie akurat samczyki i samiczki spisywały się w miarę na równym poziomie. Nie było czegoś takiego, że tam dominowały samice czy samce, ale po prostu zabrakło później czasu i żeby ten czas troszeczkę nadrobić, e, przez pracę zacząłem lotować samymi samicami, co przyniosło bardzo dobre skutki e, w wynikach, ale przede wszystkim było dużo mniej pracy, ponieważ no, na samiczki tej pracy dużo mniej wymagają. Połowa oblotów bo samczyki u mnie w ogóle nie są oblatywane. U mnie w ogóle tak to wygląda, że po ostatnim locie, jak gołąbki przylecą z ostatniego lotu i wejdą do gołębnika, to już są zamknięte, całą zimę nie są oblatywane. Także gołębie mam zamknięte gdzieś od 1 sierpnia i dopiero wypuszczam je na odbloty w okolicach e, początku kwietnia, jak już mają naniesione jajka i wypuszczam je z jajek, wcześniej ich nie wypuszczam. Więc tych oblotów za bardzo nie mają, całą zimę właśnie są zamknięte. Samiczkami lotowałem przez kilka lat samymi i to przynosiło bardzo dobre rezultaty. Problem pojawił się z nadprogramowymi samcami, ponieważ no ciężko zrobić z nimi selekcję, bo mają dobre pochodzenie i nic więcej o nich nie wiemy. I po kilku latach doszedłem do takiego problemu, że została mi nadwyżka samcy. Aż dwa lata temu w młodych wręcz zostało tak, że samczyków było 60, samiczek było znacznie, znacznie mniej i żeby z powrotem wrócić do jakiejś równowagi zaczynam ponownie częściowo lotować samczykami, bardziej dla celu właśnie, żeby wyhodować dobre, przeselekcjonować po prostu nowe samce, bo mam też troszkę gołębi z nowych krwi. Jak wyjdzie samiec, to już nie nadaje się jakby do, do lotu, więc musiałbym go trzymać i nie wiedzieć, co z, niego, co z nim robić. Więc prowadziłem teraz trochę nowych gołębi, więc z powrotem zaczynam lotować samcami, żeby je przeselekcjonować. I moje stare samce lotowe już się trochę zestarzały, więc większość partnerek od wdów to są samce, które były tylko lotowane na młode. I żeby wychowywać dobre potomstwo, no to trzeba, musi być i ojciec dobry, i matka dobra, a te samce po prostu było ciężko. Selekcjonować. Także wracam troszkę do metody totalnego wdowieństwa, przy czym część gołębi poleci z klasycznej metody wdowieństwa samic. Dzięki Krzysztofowi zgrały się idealnie wszystkie składniki dobrej hodowli. Krzysztof posiada wspaniałe gołębie, potrafi je prowadzić w hodowli i w lotach, wkłada wiele pracy i serca we wszystko, co robi z gołębiami. Jesteśmy przekonani, że jeszcze nieraz usłyszymy o tej hodowli. Montaż i realizacja studio filmowe Tornado.